Halo, halo, Miłosz Kuz, witam serdecznie. Nasza ostatnia, moja ostatnia audycja pożegnalna. Witam wszystkich gości w studio, witam tutaj panią Gosię Wdowikowską, witam panią Asię Tabakę, witam Cię Tabakę, córkę pani Asi, witam Krzyśka Koleckiego, witam tutaj współwłaścicielkę domu, Sławkę Szpulecką, witam panią Katarzynę Szpulecką tutaj w rodzinie z Stanisławem Szpuleckim, witam Michała Wdowikowskiego, który jest tutaj naszym naczelnym pilotem, pilotuje i pokazuje dziktogramy z góry, witam tutaj naszego Rafała Nowickiego z Inowrocławia, witam pana Szpuleckiego w końcu, witam też naszą koleżankę Monikę Truszyńską. Witam was serdecznie wszyscy, witam siebie też. Dobra, piszemy to. Zapraszam na naszą audycję pożegnalną. Dzisiaj nadaję ostatni raz. Chcę się z wami pożegnać. Było mi niesamowicie miło, że mogłem tutaj z wami być, że mogłem państwu tutaj nadawać, że mogłem cały czas tutaj z wami przebywać. Dziękuję przede wszystkim Januszowi Zagórskiemu, który udostępnił nam tutaj wizję. Mi tutaj Mateuszowi, który jest teraz za kamerką. Pozdrawiam Mateusza. Pomachaj. Proszę państwa. Dzisiaj mamy mówić w tej naszej ostatniej audycji pożegnalnej o podsumowaniu całego roku piktogramowego, który no niestety pomału dobiega końca. Dziś jest 26 lipca, niestety czas mija bardzo, bardzo szybko. Chciałem tylko powiedzieć, że czas spędzony tutaj był dla mnie bardzo niesamowity. Zresztą każdego roku jestem tutaj od 5 lat. Od 5 lat obserwuję te wydarzenia, które dzieją się w Wylatowie. A jest to naprawdę ewenement na skalę, proszę państwa, światową. Przede wszystkim tutaj chodzi, zapraszam panie Januszu, zapraszam serdecznie. Proszę państwa, jeśli chodzi tutaj o ten cały rok, o ten cały, przepraszam, miesiąc, który tutaj jesteśmy, co państwu najbardziej się podobało, jakie wrażenia, co wyniesiecie z tego miesiąca, czy coś ten miesiąc, te różne wydarzenia, które się tutaj dzieją, coś państwa nauczyły, pani Gosiu? Widziała pani wiele, przeżyła pani wiele, co nie tutaj pierwszy raz. No widziałam wspaniały ten piktogram, który powstał, ale największe wrażenie zrobili na mnie ludzie, którzy tutaj są. Ludzi w dzisiejszych czasach znaleźć tak pozytywnie zakręconych, z taką pasją, to jest no naprawdę rzeczywiście to jest ewenement. Dokładnie, bo ludzie przede wszystkim tworzą klimat, nie miejsce. Gdziekolwiek się znajdziemy, tam będziemy my. Dobrze, tutaj mam informację, że mam mówić głośniej, będę mówił głośniej oczywiście. A dla pani, pani Asiu, tutaj pani Asia wraz z mężem Romkiem, państwo Tabakowie, sponsorują tutaj nam naszą wizję, to firma Pronet. Państwo, jak państwo odnoszą się do tego, co tutaj się dzieje? Też jesteście przecież pierwszy raz. Odnosimy się bardzo pozytywnie od samego początku i dlatego tu jesteśmy. Jest nam bardzo miło i myślę, że będziemy nie po raz pierwszy tutaj. Przede wszystkim dla piktogramu i dla wszystkich, którzy tutaj są. No przecież to niezwykłe miejsce. Krzysiu Kolecki, który no, przed kilkoma dniami miał okazję sfotografować coś niesamowitego, a o tym szerzej w audycji o 20 Janusza Zagórskiego. Witam cię Krzysiu. Też tutaj jesteś od 2 lat, tak? To jest mój trzeci rok. Trzeci rok. No jak odnosisz się do tego, co tutaj się dzieje? Z coraz większą pokorą, z coraz większym zaangażowaniem te moje 3-letnie pobyty tutaj w sezonie, myślę, że zostały w końcu nagrodzone tak pięknym widzeniem połączonym z możliwością sfotografowania tego obiektu o tym szerzej o 20, tak. No i odbieram to jako taką nagrodę za wytrwałość w pewnym sensie. Jest Sławka Szpulecka, która miała tutaj wiele doświadczeń, wiele przeżyć związanych z tym miejscem. Mieszka tutaj od ilu? Bo wprowadziliście się stosunkowo niedawno. Od 1,5 roku mieszkamy więcej. I jak to miejsce wylatowo, miejsce niezwykłe, film Janusza Zagórskiego, jak to miejsce wpłynęło na ciebie, na twój światopogląd, co przeżyłaś, co widziałaś? No, zmieniło się to, że po prostu stwierdziłam, że jednak jakieś zjawiska tworzą te kręgi i ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, są również ciekawi, niespotykani, może, że tak powiem. Są doktorzy, są i adiesteci, są i badacze oczywiście, wśród nich jesteś i ty.
Jest pani Katarzyna Szpulecka, obserwator, jak się domyśla. Jak pan się odnosi do piktogramów, do zjawiska całego, które tutaj występuje? No moim zdaniem, znaczy, cieszymy się, że coś się pojawiło w końcu. No i czekaliśmy na to, no i co ja mogę powiedzieć, jestem tutaj mieszkanką, dwa domy dalej mieszkam. To, co sąsiad opowiadał, też to nas zainteresowało dzisiaj, na przykład pan Malicki. No i myślę, że no co ja mogę powiedzieć, cieszymy się w końcu, że tutaj mamy ten piktogram piękny. Dokładnie, bo czekaliśmy na niego przecież tak bardzo długo, pierwsza miesiąca, nic się nie pojawiało do tej pory, a w końcu niespodzianka. Telefon, godzina około 6 rano, Leszek Czaja dzwoni z krzykiem w słuchawce, że coś się pojawiło. Lecę szybko obudzić pana Janusza Zagórskiego, pan Janusz szybko wstaje, bierzemy samochód i jedziemy. Michał Sobikorski bierze samochód, filmujemy, no przepiękna formacja, największa w Polsce. Jest pani z nami Szpulecka również. Witamy panią Szpulecką. Cieszymy się, że pani z nami jest. Korzystając z okazji, chcę podziękować za to, że możemy tutaj wynajmować u państwa ten dom jako bazę. Jest to miejsce centralne. Dzięki państwu możemy tu przyjeżdżać, się spotykać i prowadzić niesamowite właśnie takie akcje. Witam panią serdecznie. Witam również. Pani Szpulecka, jak odnosi się pani do tych wydarzeń, które tutaj występują? Przecież to już 5 lat odnotowywanych tutaj piktogramów, 5 lat niezwykłych wydarzeń. Jest pani też u tego, obserwuje to pani. Jakie jest pani zdanie na ten temat? No cieszę się, że w tym roku pojawił się piktogram, bo czekaliśmy na niego z niecierpliwością. No i okazało się, powstał bardzo duży piktogram, największy, i to właśnie w naszej wioczce. No jestem zadowolona z tego, co tu się dzieje, z ludzi, którzy tu przyjeżdżają, z ciekawych ludzi, którzy interesują się właśnie tymi sprawami. Sprawami kręgów. No i wszystko. Czekamy na dalsze kręgi. Czekamy na dalsze zjawiska. Mam nadzieję, że jeszcze się pojawią, bo sezon trwa. Jeszcze trwa. Jeszcze zboża nie są ogólnie skoszone. Być może jeszcze się coś pojawi. Jest z nami Janusz Zagórski, organizator wszystkiego, pomysłodawca całego projektu. Człowiek, który zrobił naprawdę wiele. Witam cię, Januszu. Dziękuję przy okazji za to, że mogłem tu z tobą uczestniczyć w tym projekcie. Jest mi bardzo miło. Ja też dziękuję i tobie osobiście za to, że razem z tutaj żeście obaj podjęli z Michałem, z Mateuszem, tyle tych imion, tą akcję, takie inicjatywy, program wcześniej przez młodych robiony, bardzo fajnie, i ten finał. Ja chcę powiedzieć tylko tak, że to, co tu się dzieje, o czym tu wszyscy właściwie mówimy, każdy swoim językiem, to jest ewenement w skali świata i trzeba sobie to powiedzieć, również w tym wymiarze do tej społeczności, która się tworzy. Był taki moment, że zacząłem wątpić, czy strategia budowania dialogu między nami a nimi będzie przez nich powstrzymana, bo my to próbujemy robić na swój skromny sposób, wszyscy razem, w ten czy inny formie. Piktogram potwierdził, że ta strategia jeszcze ma sens i może się jeszcze wiele zdarzyć. Także dziękuję im, tym, którzy sprowokowali nas do obecności, wam wszystkim za współpracę. Ja również dziękuję tutaj wszystkim. Michale, jesteś tutaj naszym naczelnym pilotem. Dzięki tobie możemy oglądać piktogramy z góry. Dzięki tobie możemy wiele widzieć, bo jesteś pilotem. Piktogramy z góry. Dzięki tobie możemy wiele widzieć, bo jesteś pilotem tutaj modeli samolotowych. Zajmujesz się tym od ilu lat, powiedz? Jak to się zaczęło, że to jest w ogóle twoja pasja? To się zaczęło w sumie, jak miałem 6 lat, zdobyłem trzecie miejsce, ale to ponad swoją kategorię z dorosłymi ludźmi wygrałem. Miejsce się zajmuje nie tylko, tutaj nie patroluje się, to są w tej dziedzinie sportu, są różnego rodzaju zawody, różnego rodzaju imprezy i można się też fajnie pobawić. No tutaj trafiłem przez forum niekonwencjonalnych wynalazków. Tutaj przyszedł pan Janusz Zagórski, przedstawił taką sytuację, zgodziłem się na to, podjąłem się tego ryzyka, bo to jest w jakiś stopniu ryzyko, bo tutaj latam prawie w każde warunki, precyzja, nie ma planów awaryjnych, nie ma... Tutaj po prostu liczy się tylko umiejętności. Co jeszcze można powiedzieć? No
Ja latam, no to mam 15 lat, to jest od 6 roku życia, to każdy sobie policzy, ile to jest. Wylatałem bardzo wiele. Wylatałem bardzo wiele godzin, bardzo wiele treningów, dużo modeli poszło po prostu na spalenie, po poniszczonych, porozbijanych, nauka i tak dalej, ale się, to się opłaca. No tak. Dokładnie, dzięki tobie możemy przecież oglądać piktogramy z góry, nie ma tego wysięgnika, który by na pewno kosztował wiele. Dzięki tobie możemy przecież sobie te koszty zminimalizować do minimum. Powiedz, czy... No widok też oczywiście jest zupełnie inny. Powiedz, czy przez ten miesiąc, który ty uczestniczyłeś w tej całej akcji, jakoś zmienił twój światopogląd? Być może widziałeś coś ciekawego, które co mogłoby zmienić twoje życie może? Na pewno można ciekawe zjawiska zaobserwować, nie mówię, że nie, ale ja zostaję jednak w połowie też sceptyczny. Albo to są zjawiska natury, o których jeszcze świat naukowy nie słyszał i nie zostały zbadane, albo faktycznie są to jakieś obce cywilizacje pozaziemskie, które chcą nam coś przekazać, ale tutaj ja nie będę się wypowiadał. To są moje osobiste odczucia, tutaj są fachowców tego, naukowcy i tak dalej, żeby powiedzieć się na ten temat. Na pewno jest tutaj atmosfera przyjemna, jeżeli chodzi. Nie tylko opiera się to na zaświrowanym badaniu tych obiektów, kręgów latania. Jest też czas wolny dla każdego i całą ekipą można się fajnie bawić między innymi z tobą, Miłoszu. Tak jest. Brakuje nam tu jeszcze pana Szymańskiego, doktora Szymańskiego. Czekamy cały czas na niego. Mam informację, że przyjdzie. Szkoda, że jeszcze nie ma Bolka Kuli. Zdaje się chyba najbardziej barwnej tutaj postaci w wylatowie. Jest z nami Rafał Nowicki również, człowiek, który uczestniczy w tych projektach już bardzo długo. Powiedz, Rafał, jak długo uczestniczyć w akcji wylatowo? Tak naprawdę to chyba od 2003 roku jestem tutaj regularnie i śledzę te wydarzenia dosyć bacznie, także uczestniczę w nich. Także można powiedzieć, że od tej chwili po prostu ten rok był takim przełomowym, kiedy to powstały duże piktogramy i raczej nabrałem tutaj dużej powagi w ocenie całych tych zdarzeń, które tutaj występują. Nie ma też z nami Magdy Ciuci, która siedzi na czacie. Pozdrawiamy cię, Magdo, bo zapewne nas słyszysz. Magda też jest tutaj z Forum Nowej Cywilizacji. Zrobiła dla nas wiele. Przede wszystkim dziękujemy jej za czas poświęcony przy nas, bo jest to taka nasza domowa mama. Od niedawna też ją jest pani Gosia Wdowikowska. Dziękujemy jej, bo dzięki niej mogliśmy tutaj żyć. Dziękujemy za wspaniałe obiady, które nam pani gotowała. Dziękujemy za to, że pani jest. Wspierała nas pani duchowo, psychicznie. Była pani naszą taką drugą mamą. Serdecznie za to dziękujemy. Myślę, że nasze pożegnanie będzie tutaj bardzo wzruszające. Mamy nadzieję, że będziemy mogli nadal trzymać kontakt. Pani Gosia jest teraz widoczna. Cieszymy się, że pani tutaj jest. Jak pani odbiera tutaj całą sytuację, która się wytworzyła podczas całego miesiąca? Przecież jest też pani pierwszy raz, mogliśmy tutaj z panią być. Chodzi mi konkretnie o stosunki międzyludzkie. Czy pani polubiła tych ludzi tutaj, czy nie? Jak to jest? No ludzie naprawdę są bardzo fajni. I jeżeli w przyszłym roku wypali to całe tutaj to wylatowo, no to na pewno też przyjadę. Jeżeli nie na cały miesiąc, to na parę dni, ale na pewno, żeby tutaj się po prostu spotkać z tymi ludźmi. Warto, naprawdę bardzo są fajni, co tak jak mówiłam, pozytywnie zakręceni. Także dla samych ludzi zatem warto przyjechać. Przypominam, że to jest miejsce Tom Szpulecki, który widział wiele. Przeżył wiele wyroków. Osoba, która naprawdę zasługuje na wielkie gratulacje, ona widziała moment stworzenia się kręgu. Chyba jest to jedyna osoba w Polsce, jedyna osoba na świecie, która widziała coś podobnego. Pan Szpulecki, dziękujemy panu Szpuleckiemu za to, że mógł z nami uczestniczyć w całych akcjach. Dziękujemy panu za wynajęcie domu. Dziękujemy za to, że poświęcił nam pan czas. Był pan nam drugim ojcem. Tutaj pani była naszą drugą mamą, jest pan drugim ojcem. Dziękujemy panu za to, za dobroć, za przychylność. Dziękujemy za wszystko. Może pokrótce pan jeszcze by opowiedział swoje przeżycia. Czy pana zmieniło światopogląd, to co tutaj się dzieje? Czy jest pan jakoś inaczej nastawiony do życia, do świata, do ludzi? Jeśli chodzi o nastawienie, to co rok inaczej to mam. I powiedziałem bardziej tak jestem doświadczony w tych
pod względem pozwolenia przemieszczania się obiektów, jak i kół. Natomiast zawiedziony jestem, że nie udało się są tak chować, że nie ujawnili się tak jak co roku światłem z ukazałością tych ludów. Poznać badań bardzo na szeroką skalę zakrojony, bo wylądowań było bardzo dużo. I jedno w Latowie, ale w okolicach na niezwykłą widoczność. I co jeszcze mogę? No to powiem to, że ludzie jednoczą się z tym. To prawda, to wydaje się ludziach. Jak ludzie odsuwają. Ludzie odsykują i odsuwają taką niezliczoną moc po prostu z zaciekawienia. Chcieliby tę energię poznać bliżej, zbadać, tak jak bada Pozioński, ale i to się nie udaje. Nie wiem jak może się uda, jeszcze może wędruje, ale to było najważniejsze dla mnie. Dlatego przez te 5 lat, które obserwuję te kręgi, to największe wyładowanie było po prostu pod względem objętości, nieliczebności, ale takiej zmożonej aktywności energetycznej. No co bym chciałbym już przez te 5 lat, żeby kiedyś nastąpiło to fotografowanie i filmowanie tego. To jest moje marzenie. I po to tu jesteśmy wszyscy, tak uważam. I będziemy, jak to się mówi, szatować do końca, aż nie sfotografujemy tego. No, dziękuję. No miejmy nadzieję, że to, co mówi Tomasz Polecki, się uda w przyszłych latach. Cały czas czekamy na to najważniejsze wydarzenie, moment filmowania, tworzenia się kręgu. Jest to nasze upragnione marzenie. Miejmy nadzieję, że góra będzie przychylna i uda, dzięki niej uda nam się filmować to, co chcemy. To jest z nami Monika Soczyńska, badacz i obserwator w jednym. Jesteś tutaj, mieszkasz tutaj przecież, jesteś uczestnikiem wydarzeń, widziałaś wiele, słyszałaś wiele. Czy twoje marzenia, jakie ono jest? Chcesz zobaczyć to, co tutaj ma się wydarzyć w przyszłych latach? To znaczy moment tworzenia się kręgu. No bardzo, bardzo. Bardzo czekam z niecierpliwością. Czy to, co się tutaj dzieje, zmieniło jakoś twoje myślenie, światopogląd? Czy, bo jest wiele hipotez, formacje naturalne, UFO, niezwykłe zjawiska poza tym. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Co tutaj się może dziać? Kręgi zbożowe, tajemnica wszechczasów. Czym jest dla ciebie krąg zbożowy? Jakąś tajemnicę, jakimś znakiem, ale moje zdanie jest takie, póki nie zobaczę, nie uwierzę. Nie wierzę, to masz. Tak jest. Każdy tutaj czeka na coś, na co mógłby przeżyć niesamowitego. Było wielu ludzi, którzy widzieli coś niesamowitego. Widzieli różne obiekty, widzieli wiele rzeczy. Jest z nami naukowiec, dr Szymański, który przygotował czujniki mające na celu wyłapać to, co się tutaj dzieje. Czujniki coś wyłapały ostatnio, panie doktorze. Co wyłapały? Czujniki wyłapują w tym roku pewne zaburzenia pola elektromagnetycznego, które towarzyszą pojawianiu się świetlistych kul, ewentualnie obiektów. Te efekty są bardzo takie spektakularne, bardzo przekonujące. W momencie, kiedy widoczna jest przelatująca jasna kula, jeśli w tym samym czasie dochodzi do zerwania łączności internetowej, jeżeli w tym samym czasie rejestratory notują zaburzenia pola magnetycznego, to jest to takie trójstronne potwierdzenie zajścia jakiegoś niesamowitego zjawiska, które nie da się wytłumaczyć w prostych kategoriach przyrodniczych, tylko ma jakiś inny wymiar
wymiar techniczny, właściwie nawet już można powiedzieć poza naszą cywilizacją. Bo nasza technika, czy ta cywilna, czy jak domniemamy wojskowa, raczej nie dysponuje takimi źródłami sygnałów. A poza tym chyba nie miałaby aż takich potrzeb, żeby tutaj na nas ćwiczyć i doświadczać i sprawdzać, jak my reagujemy na tego rodzaju efekt. Takie socjotechniczne badania przy użyciu bardzo skomplikowanej techniki, to uwaga na nogę, dobra, bo to przekracza możliwości i sens w ogóle. Tutaj musi istnieć inny czynnik. Moim zdaniem jest to jednak świadomy czynnik spoza naszej cywilizacji. Czy jest to efekt działania sił świadomych, które żyją wokół nas, czy obok nas, tutaj na Ziemi, czy też jest to efekt działania kogoś, kto przylatuje za jakiegoś kosmosu, czy przebywa do nas w innej rynku, czy spoza czasu, to on jest przed nami. W dalszym ciągu jesteśmy przed dużą tajemnicą. Mówię tak, jak mrówki badamy efekty towarzyszące, gromadzimy fakty, potwierdzamy hipotezy i w ten sposób przynajmniej ja zbliżam się do prawdy, bo każdy z nas nieco inną drogą do tego podchodzi. Ja podchodzę do tego właśnie szkiełkiem, oką, aparaturą, a w tym roku z komputeryzowanymi czujnikami i rejestracją non-stop. Co będzie w przyszłym roku? Zobaczymy. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni i będziemy dążyć, bo to jest też pewna forma kontaktu i być może rzeczywiście w ten sposób się przygotowujemy do takiego wydarzenia. A czy pańskie własne odczucia? Czy widział pan coś ciekawego? No, chodzi pan często na patrole rano, w nocy, po południu, zawsze pan jest w terenie, zawsze pana możemy tam spotkać. Co pan widział lub czego pan nie widział? No, zacznę od tego, czego nie widziałem w tym roku. W tym roku nie widziałem przelatujących obiektów. Widziałem natomiast wraz z synem coś, co właściwie go nie usatysfakcjonowało zbytnio, bo spodziewał się czegoś bardziej spektakularnego, a mianowicie tak zwaną przelatującą jasną kulkę. Niedużą, na niskim pułapie, ruchem poziomym, a najciekawsze było to, co nastąpiło na końcu drogi tej kulki, a mianowicie taki zygzak. Ja ją widziałem może przez sekundę, on przez około 3-4 sekundy, więc to naprawdę wielki apetyt, a małe zaspokojenie tego apetytu, ale tak jakiś początek. To było w tym roku, więc nie zaobserwowałem. Może rzeczywiście za dużo siedzę przed monitorami, za dużo biegam wokół czujników, ale na sam początek w zeszłym roku miałem niezły impuls i takie właściwie utwierdzenie, że wstąpiłem tutaj na słuszne poletko, słuszną drogę i że to nie jest fantazja, czy to nie jest jakaś mistyfikacja. Po prostu w zeszłym roku widziałem też z drugim synem, z Jerzym, przelatujący nad polami obiekt o wielkości pozornej półtorej wielkości księżyca z jakimiś światełkami czerwonymi, zielonymi. Przez kilka sekund on sobie swobodnie przepłynął majestatycznie nad polami i zniknął za horyzontem, za budynkami. No więc coś takiego, mimo że to trwa tylko, jak chcieliśmy później, właściwie odtwarzając tę sytuację, sekunda po sekundzie trwało to tylko 6 sekund, to proszę zobaczyć, patrząc na sekundnik, on porusza się przez 6 sekund, jak to jest długo. Ile to się w międzyczasie wydarza i że to zostaje w pamięci na całe życie. Być może więcej w życiu obiektu nie zobaczę, co wcale mnie nie hamuje przed działalnością poznawczą i przed aktywnością taką właśnie naukową, no bo taka jest uważam jedyna słuszna droga. Dziękuję serdecznie za wypowiedź. Proszę Państwa. Czekaliśmy tutaj ponad 20 dni, czekaliśmy na piktogram, pojawiały się wszędzie, pojawiały się w Gostaninie, 4 km od Bratowa, w młynach ponad 140 kręgów, rzecz niesamowita, były we Wrocławiu, były w Szczecinie, były w Krakowie, nie było w Wylatowie. Czym to mogło być spowodowane? Nie wiemy, ale wyprosiliśmy. W końcu jest piktogram. Przepiękna formacja przedstawiająca 10 kręgów ułożonych regularnie. Cieszymy się bardzo. Sławko,
czy ty cieszysz się z tego, co tutaj się wydarzyło, bo chyba byłaś bardzo zawiedziona tym, że tego, co tu było przez 5 lat. No, cieszę się oczywiście, że jest tutaj jakiś konfliktogram, ponieważ jak to wszyscy stwierdziliśmy, czekaliśmy na ten moment. I również cieszy mnie to, że też można jego jakoś zobaczyć. Ale chciałam się właśnie zastanowić, czy będą jeszcze jakieś kręgi znowu na Prostitutaka. To jest taki znak zapytania na ten rok, albo i na ten jeszcze. No dokładnie, bo przecież na planu Tadeusza Klimczaka kręgi pojawiały się rok w rok, począwszy roku 2000. Była tylko przerwa w roku 2003, gdzie kręgi na zwykłych polach za szosą u państwa Zarywskich. To był taki rok zastanawiający, ponieważ był w roku 2003 również monitoring. Ale pojawiły się 32 kręgi w roku 2004. Pomimo, że był monitoring, udało się zrobić trochę coś takiego. Kulę jasną, która jakoby mogła tworzyć te kręgi, bo przecież były patrole, nic nie było. Potem był patrol 11. W końcu udało się zarejestrować tę kulę. Byliśmy bardzo tym podnieceni, bo może ta kula, którą udało się zarejestrować, była pokazywana przecież nie do wiary w programie Janusz, w programie pana Trenowskiego, TVN. No, coś niezwykłego. Teraz znowu jest przerwa. Nie było, nie ma u pana Fitcha. Fakt ciekawy. A co do twoich obserwacji, bo wiele ludzi obserwuje kule. Wiele ludzi obserwuje obiekty latające. Co ty zaobserwowałaś? Jak się do tego odnosisz przede wszystkim, bo o to chodzi? No, zaobserwowałam, że jednak rok powstawania tych programów jest u nas też. I tym bardziej blisko tutaj nas, mojego zdania i w Młynach. No, młyny nie są aż tak blisko, ale Gozani chociaż byli tutaj w naszym Ratowie. A ja się zastanawiam, czy dalej będzie można jeszcze oglądać piktogramy, że tak. A czy u nas, tego się dowiemy oczywiście za rok. Sądzę sobie też, że piktogram może przybyć. Może być ich więcej na tym roku. Tak sobie myślę. No ciekawe, będziemy też obserwować, będziemy też obserwować. A tutaj nasi ludzie, będziemy cały czas onego się pojawić, czy na koniec. Gdzieś może w nocy, bo kręgi również. Krzysiu Kolewski, który jest na też obserwował. A twoja taka obserwacja, która zmieniła wszystko. Ja na to, co tutaj się może wydarzać, co jest udziałem każdego, kto tu przyjeżdża, tylko tu bywa chociaż przez parę dni, byłem niejako raczej przygotowany. Ja już miałem kilka obserwacji wcześniej, żadnej może tak spektakularnej, jak tutaj się wydarzają, ale obserwowałem wielokrotnie nieznane obiekty na nocnym niebie, na nocnym rozgwieżdżonym niebie, które się zdawały poruszać zupełnie inaczej niż się może poruszać satelita, no bo właśnie zygzakowały, a były wielkości gwiazd. To wielokrotnie obserwowałem i na niebie, gdzieś tam na innych polach i w górach, w Tatrach, gdzie bardzo fajnie się obserwuje czyste niebo. Obserwowałem kiedyś, w tej chwili już nie przypomnę sobie roku, ale w trakcie wyjazdu z tych do Francji jechaliśmy autostradą w kierunku Wrocławia i na południowej stronie przez paręnaście sekund obserwowałem na wysokości tarczy słonecznej gdzieś obok wiszący nieruchomo obiekt wielkości pozornej połowy Słońca. Obok jeszcze przelatywał samolot rejsowy, pasażerski, także trzy obiekty na niebie równocześnie i jeden był zupełnie nierozpoznany, niespoznawalny przez nas. I on wkrótce zniknął. Słońce zostało, samolot poleciał dalej, a ten obiekt się rozpłynął. W tym momencie no byliśmy zdumieni, nas było w samochodzie kilkunastu i nikt z nas nie potrafił tego zadowalająco wyjaśniać. Także ja na obserwację tutaj byłem przygotowany i wielokrotnie podchodziłem do tego w różny sposób, tożąc, czekając, bez żadnych intencji, wychodząc od tak,
nastawieniem, że i tak będę fotografował chociażby tu w sensie, bo może coś się pokaże, aż w końcu się dzisiaj pokazało. A o tym, jak powiedziałem wcześniej, szerzej o godzinie 20 audycji Jana Zagórskiego. Proszę Państwa, wyjątkowo miejsce niezwykłe. Trzeba tutaj przeczytać, że ktoś z Was będzie zadowolony. Są też z nami najmłodsi uczestnicy tej akcji. Jest z nami Kasia Tabaka, która jeszcze raz po tych wydarzeniach, które tu dzieją, satysfakcjonują Cię jakoś. Czy Ty jesteś zadowolona? Jak do tego podchodzisz? Czy podoba Ci się tutaj, co tutaj się dzieje? Będziesz miała prawa co opowiadać koleżankom, jak wrócisz do Leszna. Ciekawi mnie tutaj dużo rzeczy. Te wszystkie tutaj piktogramy, że tu w okolicach też powstają i w ogóle jak dużo ludzi o tym opowiada. No ale tak obserwowałam, ale na razie tak nic nie widziałam do tej pory, a myślę, że kiedyś zobaczę. No przede wszystkim ja też tego Ci życzę. Jest z nami również tutaj Asia Wdowikowska, siostra tutaj Michała. Jak Ty do tego się odnosisz? Czy cieszysz się, czy wierzysz w ogóle w UFO, czy to Twoim zdaniem, co to by mogło być? Czy jakaś siła pozaziemska, jak myślisz? Wierzę w UFO, ale tak nie do końca. Podobała mi się tutaj dlatego ten piktogram, co powstał. Myślę, że w następnym roku też przyjadę na parę dni, chociaż żeby poznać tu innych ludzi ciekawych. No przyjadę. Mi się wydaje, że ten piktogram, który wylatuje, powstał, to nie jest przez ludzi zrobione. Właśnie, piktogram jest wykonany bardzo starannie. Jest niesamowicie duży, jest niezwykły. No naprawdę czekaliśmy na to bardzo długo. Cóż można więcej mówić? No żałujemy tylko, że jest to jeden, ale zarazem cieszymy się, że w ogóle powstał, bo czekaliśmy na niego naprawdę bardzo długo. Ponad 140 kręgów w młynach. Zastanawiający jest fakt, dlaczego w młynach i dlaczego aż tyle. Praktycznie począwszy od 1 lipca, czy też od 1 czerwca, powstawały prawie że każdego dnia kręgi w młynach. Czym to było spowodowane, że akurat tam, w miejscowości 25 km oddalonej od Wyratowa? Fakt niezwykły. Może zapytam tutaj kolegę Rafała Nowickiego z Wrocławia, co sądzi na temat piktogramów w młynach? Czy większość z nich może być prawdziwa, czy też wykonana przez człowieka? Być może ludzie w młynach zazdrościli, że tutaj się coś takiego pojawia i jakoś tam potajemnie sobie wygniatali. No myślę, że też byłaby to rzecz niesamowita, gdyby tak robili, ale myślę, że jest coś w tym bardziej tajemniczego. Trudno będzie to opowiedzieć w kilku zdaniach, bo historia młynów jest długa, ciągnie się od początku czerwca i powstają tam piktogramy przez cały czas, nawet do ostatnich dni. Mam informację, że ostatnio też tworzą się tam nowe kręgi, więc jest ich już 150 kręgów podzielić przez 60 dni, to wychodzi 2 kręgi na dzień, więc cały czas tam coś się dzieje. Czy one są prawdziwe? Moim zdaniem większość z nich jest autentyczna i tutaj jest to moje zdanie i kilku jeszcze ludzi, którzy głębiej wgłębili się w tę tematykę tej miejscowości. Natomiast ci, którzy tam wcale nie byli albo wiedzą coś z relacji innych, z tego po prostu nie idzie wysnuć racjonalnych wniosków i myślę, że najlepiej się samemu przekonać. W tej chwili już jest trochę późno, żeby jechać tam i próbować nabrać jakiś tutaj przekonań. Natomiast będzie konferencja, będzie tam przedstawiona historia powstawania tych kręgów i być może tam uda się przekonać kogoś, jak to naprawdę tam było. Natomiast w tej chwili w dwóch zdaniach trudno by było mi opowiedzieć po prostu, na jakiej podstawie można twierdzić to czy tamto. Ale jest to bardzo ciekawe miejsce. Myślę, że trochę inne od Wylatowa, bo tu mamy taki inny rodzaj stworzenia piktogramu. Powstaje po prostu piktogram, jeden, drugi i koniec. Tam natomiast historia ciągnie się przez 2 miesiące i trwa, no, dzieje się tam coś nawet w dzień. Są przypadki, kiedy kręgi powstawały po prostu za dnia. Nie było trzeba czekać na noc czy na jakieś sprzyjające warunki, gdy jest ciemno, tylko po prostu kręgi powstawały w dzień. I jest to trochę inna sytuacja, ale o tym w tej chwili nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach.
Dobrze, ja tylko przypomnę, że byli też z nami inni badacze, nie sposób wymienić wszystkich. Był też Piotrek Ciuka, brat Magdy z TVK. Była Anna Kisiel, teraz chcę pokazać jej dzieło, które jest niezwykłe, bo remontowała nasz spodek, który w zeszłym roku tutaj został przywieziony przez Janusza Zagórskiego. Ono niestety nie był gdzieś schowany i wypadek, tak, klimat podział trochę na niego. Ania przygotowała i naprawiła go niesamowicie. Właśnie obserwujecie go, tak to teraz wygląda. Nasz spodek, który będzie tutaj naszym symbolem naszych badań, naszego tutaj przyjazdu, on tutaj będzie cały czas. Mamy nadzieję, że teraz uda nam się lepiej o niego zadbać i cieszymy się, że Ania go naprawiła. Jeśli Ania nas teraz słucha, szczególne podziękowania dla niej. Aniu, dziękujemy Ci za to, że tutaj wzięłaś się za to i zrobiłaś tam tą pracę, pracowałaś nad tym projektem. Kilka dni udało się. Jest, jak widzicie, cały i piękny obiekt UFO. Panie Szmulecki, Pan miał jeszcze tutaj, słyszałem podczas audycji, coś do powiedzenia. Proszę bardzo. Chciałbym też objawić, że wszyscy czekamy, jak nie my tutaj w studio i w ratowie, ale tak samo inni badacze i ludzie nawet poza granicami czekają na piktogramy. Ale obok piktogramów przez te 5 lat, jak obserwuję te zjawiska, od tego momentu, kiedy widziałem to lądowanie i byłem przekonany, że to jest to, a nie inne. A naprawdę to nieprawda. Są obiekty kuliste, są obiekty w kształcie poziomych wyładowań, takich stęg. Są obiekty po prostu pionowo ustawione. Nad nimi przemieszcza się obiekt kulisty i także oprócz tych kręgów, które człowiek może najdłużej oglądać i które najbardziej fascynują, to również są te obiekty przemieszczające się po przestworzach, zasilające się po prostu, przemieszczające się nad blatowem, jak również biegnące w inny kierunka. Jak słyszycie, chociażby dlatego warto przyjechać do Wylatowa. W ostatniej chwili też przyszła do nas Natalia. Natalia, powiedz, czy coś widziałaś, czy coś słyszałaś? Jak zmieniło to twój światopogląd, Wylatowo miejsce niezwykłe? No, widziałam jakieś tam kule, ale wydaje mi się, że we wszystkie piktogramy, które powstają, to nie jest w stanie zrobić człowiek. Właśnie, a co w takim razie nie człowiek? Jakie jest twoje zdanie? Jakie jest twoje odczucie? Nie wiem, jakieś zjawiska, nie wiem. Jakieś inne, nie umiem powiedzieć. Puszczasz formę natury? A ludzką formę, wygniatania deską? Nie, aż tak. Jak sami Państwo widzą, forma deska i walca jest w tej chwili cały czas w Wylatowie odrzucana. Piktogramy Wylatowe, które powstają, są niezwykłe, bardzo skomplikowane. Zaczęło się w roku 2000. Są jeszcze przekazy, że było jeszcze wcześniej, ale pierwszy formalny krąg złożony z kręgów powstał w roku 2000 na poradę Tadeusza Filcza. A przypomnę, że zaczęło się od 3 pojedynczych kręgów. Potem powstał ten krzyż. Potem powstała jeszcze bardziej skomplikowana formacja. Potem rok 2002, 2 kręgi, kwiat. Rok 2003, bardzo skomplikowany piktogram na polu Tadeusza Zarewskiego. Potem rok 2004, 32 kręgi na polu Tadeusza Filipczaka. W końcu rok 2005. Niesamowita, największa do tej pory w Polsce formacja złożona z kręgów i ścieżek. No, myślę, że człowiek nie jest w stanie czegoś takiego wykonać. Fakt, że powstają kręgi, jest. Fakt, że jest UFO, no jest. Badania 5-letnie tego dowodzą. Są zdjęcia, są filmy. Jest film z roku 96 z Anglii z Oliver Castle, gdzie 2 kule, 4, nadlatują nad pole w kilka sekund, wyciskając w zbożu figurę. No rzecz niezwykła, no rzecz niesamowita. Był ten film poddawany różnym badaniom, jest też dostępny w internecie. Badania wykazały, że
nie ma tam żadnych sił działających na to, iż mógłby być to fotomontaż. Musiałby to być naprawdę genialny twórca fotomontażu, no ale no, badania potwierdzają, że takiego fotomontażu nie było. Rok 96, pierwsze nagranie kul, które tworzą piktogramy. Czym są te kule? Czy kieruje nimi jakaś wyższa inteligencja? Cały czas się nad tym zastanawiamy. Miejmy nadzieję, że badania w Wylatowie, które są prowadzone od roku, oficjalnie są prowadzone od roku 2005, przyniosą jakieś rezultaty. Będzie przyjeżdżać jeszcze następny raz. Serdecznie dziękuję. Dziękuję wam wszyscy, moi drodzy przyjaciele już teraz. Będę też specjalnie dla was przyjeżdżał. Dziękuję tutaj Janowi Szymańskiemu, doktorowi, który no, niesamowicie podjął przedsięwzięcie wyjaśnienia tego naukowego. Dziękuję Słowcy Koleckiej i jej rodzicom za wynajęcie bazy. Dziękuję Krzysiowi Koleckiemu, który też tutaj przyjeżdża, obserwuje to wszystko. Dziękuję tutaj Kasi, mamie Kasi, pani Gosi. Dziękuję tutaj córce pani Gosi, Asi. Dziękuję tutaj Michałowi za pilotowanie, dzięki któremu możemy oglądać kręgi z góry. Dziękuję tutaj panu Rafałowi Nowickiemu z Inowrocławia, który też jest badaczem. Dziękuję tutaj panu Szpuleckiemu za wynajęcie domu. Dziękuję za to wszystko, co dla nas zrobił. Moment. Jeszcze dziękuję tutaj Monice, dziękuję Natalii, dziękuję wszystkim, którzy tutaj uczestniczą w tej akcji. Co jeszcze on chciał powiedzieć na koniec? Chciałem również podziękować prowadzącemu najbardziej, bo on jest jak gdyby najstarszym tutaj człowiekiem, który obserwuje te kręgi. Natomiast nawet bardziej przygotowany niż inni do tego. I życzę mu wytrwałości w następnych latach. Moi drodzy państwo, dziękuję za mogłem tutaj z wami być, dziękuję za wszystko, dziękuję, do zobaczenia za rok, do usłyszenia, jeszcze raz dziękuję wszystkim, do usłyszenia, za rok. Dziękuję serdecznie.